konferencja prasowa została powołana wskutek naszych dwóch wizyt w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Jak Państwo śledziliście ostatnio przebieg wydarzeń, które towarzyszyły temu bardzo ważnemu projektowi, jaki chcemy zrealizować dla mieszkańców powiatu mieleckiego, to pewnie tą wiedzę już jakąś się pozyskali, że te wyjazdy były. Moje, pani poseł Skowrońskiej, pana przewodniczącego Henryka Niedbały i pana radnego Jana Tarapa. Jedna i druga wizyta w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego potwierdziły to, o czym mówiliśmy wcześniej, że istnieje formalna możliwość złożenia takiego projektu, jak nazwijmy to kluczowy projekt mielecki obejmujący budowę mostu, dróg dojazdowy, jak również modernizacji drogi 984. To jest zakres około 29 km wraz z budową obwodnicy miasta Radomyśl-Wieluń. Oczywiście jest to formalna możliwość, jaką daje program Infrastruktura i Środowisko. Nasze wyjazdy jakby upewniły nas w tym, że taka możliwość istnieje. Stąd złożyliśmy korektę do wniosku, który powiat złożył do pana marszałka, do propozycji przedsięwzięć priorytetowych o kluczowym znaczeniu dla rozwoju województwa podkarpackiego. Oczywiście nazywając ten projekt inaczej, doprecyzując jego zapisy, inaczej mówiąc, wpisując go w założenia i wymagania programu Infrastruktura i Środowisko. Z tego, co powiedziała pani minister Wilkowska, bardzo dobrze by było, aby taki projekt był złożony właśnie w ramach negocjacji kontraktu terytorialnego i jego finansowanie przebiegało jakby dwuźródłowo. Pierwsze źródło to program operacyjny krajowy, czyli Infrastruktura i Środowisko, i drugie źródło to regionalny program operacyjny. W naszej ocenie jest to bardzo dobry montaż finansowy, pozwalający raz na skorzystanie z środków programów krajowych, a dwa no, na zaoszczędzenie środków dużych w regionalnym programie operacyjnym, co pozwoliłoby województwu na realizowanie bardzo ważnych inwestycji, na jakie czekali mieszkańcy Podkarpacia. Oczywiście chcemy tutaj bardzo mocno współpracować z władzami województwa, z panem marszałkiem, żebyśmy takimi działaniami synergicznymi doprowadzili do tego efektu oczekiwanego, a więc sfinansowania z tych dwóch źródeł tego ważnego projektu dla nie tylko mieszkańców powiatu mieleckiego, ale dla mieszkańców tutaj tej części województwa podkarpackiego. Wydaje mi się, że to jest jakby no, taki wstęp do pewnie wypowiedzi uczestników dzisiejszej konferencji. Jeszcze raz chciałbym podkreślić, chcemy ponadpartyjnie, ponadpolitycznie razem działać na rzecz zrealizowania tej ważnej inwestycji. Nie chcemy z nikim rywalizować, zawłaszczać sobie tutaj tytułu do tego, że to my jesteśmy, nie wiem, najważniejsi, jesteśmy jakby sprawcami tego, co dzisiaj się dzieje, a więc, że mamy koncepcję, bo też trzeba o tym powiedzieć. Powiat mielecki, władze samorządowe powiatu tą koncepcję opracowały, przyjęły. Jak Państwo śledziliście, było to bardzo trudne ze względu na toczące się konsultacje społeczne, gdzie no, różne były punkty widzenia całej tej inwestycji. Doszło do tego, że są wybrane dwa warianty. Do tego powiat mielecki złożył projekt do pomocy technicznej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego o środki finansowe na
zrealizowanie i sfinansowanie decyzji środowiskowej, między innymi, tak w skrócie mówię, i dokumentacji projektowej. Liczymy na to, że uda nam się te środki pozyskać przy wsparciu wielu osób, między innymi pani poseł Skowrońskiej, ale zresztą projekt jest bardzo dobrze merytorycznie napisany, w związku z tym liczymy, że te środki pozyskamy. A więc są już pewne działania podjęte, przygotowujące grunt pod tą przyszłą inwestycję. W mojej ocenie należy te siły jakoś połączyć wspólnie i spróbować zrealizować ten projekt, jak powiedziałem, najbezpieczniej dla Mielca, dla województwa podkarpackiego, szukając tego dodatkowego źródła finansowania w programach operacyjnych krajowych. I tyle chyba tytułem wstępu. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, ja bym może doprecyzował, o czym mówimy, ze względu na to, że być może nie wszyscy Państwa słuchacze czy czytelnicy orientują się w zakresie naszego projektu. Projekt obejmuje jakby dwie części. Pierwsza część jest to tak zwana obwodnica północno-zachodnia miasta Mielca z przeprawą mostową. Zaczyna się na drodze wojewódzkiej 985 na wysokości ulicy Kosmonautów. Biegnie przez most miejscowości Złotniki, Rzędzianowice, Trzciana do Piątkowca. Tam jest włączona do drogi wojewódzkiej 984. Ten odcinek obejmuje niecałe 12 km nowo wybudowanej drogi oraz przeprawę mostową. Druga część projektu jest to obwodnica miasta Radomyśl Wielki wraz z przebudową drogi wojewódzkiej 984 od Mielca do granicy województwa małopolskiego. Jest to odcinek około 30 km. Jeżeli chodzi o koszty tych przedsięwzięć, ta część związana z północno-zachodnią obwodnicą miasta Mielca. Jest to koszt około 185 milionów złotych netto. Jeżeli chodzi o przebudowę drogi wojewódzkiej wraz z budową obwodnicy Radomyśla, jest to koszt około 70 milionów złotych netto. Przy czym ta druga kwota jest bardziej szacunkowa. Ta pierwsza wynika z przedłożonej koncepcji. Powiedziałbym, że jej poziom dokładności jest większy. Tak czy inaczej, niezależnie od tego, czy to przedsięwzięcie będzie realizowane ze środków krajowych w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, czy z programu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, czy też z obydwu tych programów łącznie, należy podkreślić, że bez woli i zgody zarówno zarządu województwa podkarpackiego, jak i sejmiku, oczywiście ta inwestycja nie może być zrealizowana ze względu na to, że wszystko wskazuje na to, że musi się ona znaleźć w mandacie negocjacyjnym województwa podkarpackiego na lata 2014-2020 i musi być wpisana do kontraktu terytorialnego. Jak Państwo wiecie, projekt takiego kontraktu składa samorząd województwa podkarpackiego, negocjuje w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, finalnie musi to zatwierdzić rząd, a na szczeblu samorządu sejmik województwa podkarpackiego. W związku z tym oczywiście takie przedsięwzięcie może być zrealizowane tylko za zgodą, wiedzą i dobrą wolą władz samorządowych województwa podkarpackiego. To, co wspomniał pan starosta, my zabiegamy o to, żeby to było przedsięwzięcie realizowane przez samorząd województwa ze względu na jego skalę i znaczenie, wykraczające poza teren powiatu mieleckiego, obejmujące w zasadzie cały region północno-zachodniej części województwa podkarpackiego, jak również zakres tego przedsięwzięcia. Wszystko na to wskazuje, że powinno być to przedsięwzięcie realizowane przez samorząd województwa podkarpackiego. Pan radny. W związku z tym, że zakończyliśmy w bieżącym roku pracę nad strategią województwa podkarpackiego, gdzie zapisaliśmy, że drogi, które wprowadzają na autostradę, są jedną z najważniejszych w zasadzie zadań do realizacji na przyszłość. I następne pieniądze unijne, które będą, czyli 2014-2020, które będą do dyspozycji
musimy tak dobrze się przygotować, ażeby można było to efektywnie wykorzystać i te przedsięwzięcia, które są niezbędnie najważniejsze dla poszczególnych miast, poszczególnych regionów, powinny być odpowiednio wykorzystane. Jeżeli chodzi o 984 drogę, jest to droga chyba najważniejsza na dzień bieżący dla nas, jeżeli chodzi o powiat mielecki. I ten nowy przebieg, który został przygotowany przez Starostwo Powiatowe w Mielcu i dalszy ciąg, który obejdzie, i to jest most łącznie z obwodnicą Woli Mieleckiej, wprowadzający potem w Piątkowcu na starą trasę 984 i później obwodnica Radomyśla, to jest kwota w granicach około 280 milionów złotych, więc jest to przedsięwzięcie dość kosztowne. Dzisiaj powstała lista około 140 priorytetowych zadań, jeżeli chodzi o listę sporządzoną przez Zarząd Województwa Podkarpackiego i część pozycji, które tam się zostało zawarte, nie zawiera tutaj tego właśnie zadania, jeżeli chodzi o drogę 984. Naszym zadaniem jest to, ażeby doprowadzić do takiego zapisu, który, o czym tutaj już mówił Pan Przewodniczący, do takiego zapisu, aby to przedsięwzięcie znalazło się na liście przedsięwzięć priorytetowych i znalazło się w kontrakcie wojewódzkim, który będzie podpisywany z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego. Zdajemy sobie sprawę, że jeżeli to będzie inwestycja finansowana wyłącznie z regionalnego programu operacyjnego, taka kwota nie może po prostu sprostać temu zadaniu, w związku z tym, że kwota, która jest tam przeznaczona, to jest w granicach około 750 milionów złotych. Więc na dzisiaj na taką inwestycję nie można tych pieniędzy w takiej wartości przeznaczyć. Jeżeli to będzie, będą to środki mieszane, czyli POIŚ plus RPO plus ZIT, więc wtedy będzie możliwość sfinansowania tej inwestycji. Dlatego te zabiegi, które czynimy, są po to, ażeby była możliwość zbudowania całej tej drogi łącznie z obwodnicą Mielca, mostem, z obwodnicą Radomyśla, bo to będzie wówczas całość, która będzie przyczyniała się do rozwiązania tych problemów, które są na dzisiaj. Doprecyzowując, bo może Pan Radny źle został, nie do końca został dobrze zrozumiany. Ty mówiłeś o wysokości środków na infrastrukturę drogową, które najprawdopodobniej będą przeznaczone w RPO. I to jest ta kwota około 750 milionów złotych. Nawet gdyby ona sięgnęła kwoty 1 miliarda, to i tak projekt ten w cudzysłowie mielecki o wartości no, około 250 milionów złotych no, konsumowałby 1/4 bądź 1/3 środków przewidzianych na infrastrukturę drogową w RPO. W związku z tym wydaje się mało prawdopodobne, żeby w całości miał szansę być zrealizowany. Zachodzi wówczas taka obawa czy możliwość, że będzie on zrealizowany tylko w części. Natomiast gdyby była szansa jego współfinansowania ze środków krajowych, być może mógłby być zrealizowany w szerszym zakresie. Oczywiście zarówno te środki krajowe, jak i regionalne są ograniczone i tu, i tu. Niemniej jednak program operacyjny Infrastruktura i Środowisko jest największym programem indywidualnym. Tam środki przewidziane na infrastrukturę drogową sięgają kilkunastu miliardów euro. Oczywiście one będą głównie wykorzystane na duże projekty autostradowe, dróg ekspresowych, dróg krajowych. Niemniej jednak jest tam również 2% pula przeznaczona na włączenie drugo- i trzeciorzędnych węzłów drogowych do sieci TENT, czyli transeuropejskich sieci transportowej. W wypadku województwa podkarpackiego taką sieć stanowi autostrada A4, o włączeniu do której rozmawiamy, jeżeli chodzi o ten projekt tak zwany 1. Powiedzieć, że w gronie osób, w których jesteśmy, Pan Starosta Andrzej Krawosz, Pan Przewodniczący Henryk Niepała, Pan Radny Jan Tarapata, a także w tej współpracy Pan Radny Zdzisław Nowakowski i ja czynimy starania,
dotyczące najlepszego rozwiązania sprawy drugiego mostu i dróg związanych, czyli obwodnicy miasta Mielca. Druga obwodnica. Państwo doskonale pamiętacie, że udało nam się sprawę pierwszej obwodnicy realizowanej w 2010 roku znaleźć wspólny głos z samorządem województwa podkarpackiego, z marszałkiem województwa, tak aby można było to przedsięwzięcie zrealizować. W tym gronie poszukujemy go takiego rozwiązania, które dawałoby dla województwa największą możliwość zrealizowania tego projektu. Żałujemy tylko, że w ostatnim okresie nie możemy rozmawiać z marszałkiem województwa. Spotkanie w tej sprawie zostaje ustalone po 12 listopada bieżącego roku. Namawiamy pana marszałka, jego służby, jako że służby samorządu powiatu mieleckiego są gotowe do współpracy w zrealizowaniu tego projektu. Po co były potrzebne wizyty w Warszawie w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego? Ano po to, aby powiedzieć, jaki mamy problem i jak znaleźć montaż środków finansowych. W tym zakresie, tak jak pan starosta, pan przewodniczący i pan radny mówią, jest taka szansa. Zależy nam bardzo, aby te rozmowy posuwały się do przodu i aby to, co może zrobić samorząd województwa podkarpackiego, zostało zrealizowane jak najszybciej. Mówimy o obwodnicy, która jest zrealizowana i cieszymy się, że taki konsensus udało się znaleźć. Udało się znaleźć konsensus w sprawie linii kolejowej 25 i to jest jedno z najważniejszych zadań nie tylko dla samego powiatu mieleckiego i miasta, ale dla województwa. Dlatego, że perspektywa połączenia tej części województwa daje szansę również dla części południowej województwa lepszego skomunikowania. Mówiliśmy o tej 2% rezerwie, która może być na drogi, które łączą szlaki kolejowe w sieci TEN-T. I nam bardzo zależy, aby wspólnie z województwem, myślę, że na roboczo, i namawiamy, bo nasze kroki, krok po kroku robione i czynione zabiegi, zarówno w Rzeszowie. Państwo radni przygotowali interpelację w tej sprawie do zmienionego projektu, jak i nasze rozmowy wspólne z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego miałyby stworzyć dobry klimat do przyjęcia tego projektu i próby jego realizowania. Zdajemy sobie sprawę, że to jest ostatnia perspektywa, w której są znaczące środki na inwestycje drogowe. I zależy nam na tym, żeby wspólnie z samorządem województwa podkarpackiego można było o tym rozmawiać. To nie jest jedynie ważna sprawa dla powiatu mieleckiego, a takie kroki uczyniono już przygotowując ten projekt, negocjując jego przebieg. Wszelkiego rodzaju uzgodnienia z mieszkańcami zostały poczynione, czyli wskazuje się, myślimy, że sam marszałek województwa, który jest mielczaninem, który zna problemy komunikacyjne mostu na Wysoce, w dużym zainteresowaniu podejdzie do tego rozwiązania. Myślę, że pan starosta i samorząd powiatu na kolejnym spotkaniu spróbuje przekazać te wszystkie ważne informacje i te uzgodnienia, o których dzisiaj państwu komunikujemy, i będzie możliwa rozmowa na temat merytorycznej zawartości tego projektu. Nam wszystkim powinno zależeć, bo to nie jest pomysł, że on się urodził od dołu i próbujemy znaleźć sposób finansowania. To jest rzecz ważna dla województwa, bo odciążyłaby środki, które są przeznaczone na drogi. Daje szansę na większe beneficja dla Podkarpacia. Tak traktujemy wszelkiego rodzaju nasze starania, nasze zabiegi, wiedząc, że potrzeba rozwiązać dla władz samorządowych powiatu problem drugiego mostu Mielca. Szanowni Państwo, myślę, że tutaj tych informacji otrzymaliście sporo od nas. Myślę, że taka konkluzja, że w
przesłanie. Chcemy przede wszystkim współpracy w tym projekcie. Takiej bardzo szerokiej współpracy ponadpartyjnej, politycznej dla dobra, jeszcze raz powiedziałem, mieszkańców powiatu mieleckiego i mieszkańców północno-zachodniej części naszego województwa. I tutaj nie ma, i proszę się nie doszukiwać, jeśli ktoś myśli inaczej, to jest obojętnie, że jest jakakolwiek rywalizacja, chęć zawłaszczania czegokolwiek. Przynajmniej takie jest nasze stanowisko władz samorządowych powiatu mieleckiego. Róbmy wszystko, aby ten projekt zrealizować. I dzisiaj, jeśli chcemy wygrać jakąkolwiek totolotka, 1 000 000 zł czy więcej, to musimy złożyć kupon. Jeśli tego kuponu nie złożymy, to nie ma co liczyć na wygraną. To samo w odniesieniu do tego projektu. Jeśli nie damy mu szansy, składając go do programów krajowych, nigdy się nie dowiemy, czy były możliwości realnego uzyskania środków finansowych na jego realizację. Szanse są nieco większe niż to totolotka. I to trzeba, i szanse są większe, jak tu pan przed powiedział, jak w totolotku. Dajmy temu projektowi szansę. Myślę, że zmieniły się troszkę uwarunkowania, bo też te projekty, te programy, przepraszam, są w ramach konsultacji społecznych, są doprecyzowywane, a więc też pewne podejście być może się zmienia i dzisiaj jest to dobry moment na to, żeby to wykorzystać. I nasz projekt, ten złożony już jako korekta do między innymi w związku z tymi rozmowami, pewną ewolucją tych programów operacyjnych, taką szansę daje. My tam wyraźnie mówimy o połączeniu, o polepszeniu komunikacji drogi krajowej 9 zbudowano autostradą A4. I tak na ten projekt w skali makro i wymogów programu operacyjnego infrastruktura środowiska należy patrzeć. On się w ten sposób wpisuje, a więc dajmy mu szansę. Dzisiaj chcemy naprawdę bardzo poważnie na ten temat rozmawiać i chcemy być partnerem samorządu województwa, jeśli chodzi o realizację tego projektu. A więc przygotowywaliśmy koncepcję jeszcze raz. Złożony jest wniosek o uzyskanie środków finansowych na kolejne ważne kroki, a więc decyzje środowiskowe, dokumentację projektową i oby się to udało zrobić. To są następne kroki i no, potencjalne pieniądze, które chcemy pozyskać. A więc czynimy wszystko to, co możliwe z naszej strony, ale prosimy o współpracę. Myślę, że pan marszałek na pewno dzisiaj te nowe uwarunkowania, jakie powstały, których nie było sprzed miesiąca czy dwóch, weźmie to pod uwagę i myślę, że będziemy mogli wspólnie za tym projektem lądować, podejmować pewne działania, które dadzą ten efekt, na który czekają wszyscy, ale zwłaszcza ci, którzy korzystają z infrastruktury komunikacyjnej, jaką dzisiaj mamy, a jest niedoskonała i o tym wszyscy wiemy i musimy ją po prostu zmienić. I tak chciałbym, żeby nasze intencje, nasze wypowiedzi zostały zrozumiane. Proszę nas jeszcze nie wprowadzić do kontraktu terytorialnego, to wówczas ta inwestycja może być zagrożona. Dlatego podejmujemy wszelkie wysiłki ku temu, ażeby stworzyć takie możliwości, żeby ta inwestycja została zapisana w kontrakcie terytorialnym i żeby była zrealizowana. Bo jeżeli pozostawimy ją tylko wyłącznie w ramach regionalnego programu operacyjnego, to może być tylko zrealizowana jakaś część tej inwestycji. Tu zależy nam na tym, ażeby ta inwestycja była kompleksowo zapisana i wykonana na przyszłość. Tak jak już było tutaj powiedziane, jest to ostatnia perspektywa unijna i chcemy tą perspektywę wykorzystać na tyle dobrze, ażeby tą zwięzłość komunikacyjną w Mielcu sprawić taką, która będzie korzystna i rozwiązywała te wszystkie problemy. Jak Państwo, nie wiem czy wiecie, na przyszłość chyba i miasto już przygotowuje połączenie nowej obwodnicy z tą właśnie planowaną trasą. Będzie połączona ulica wokół lotniska, która jest do nowej obwodnicy, będzie tam spięta i to będzie stanowiło taki cały ciąg drogowy, tak jak tutaj pan starosta mówił, drogi numer 9 przez 985
przez obwodnicę Mielca i przez 984 do autostrady. Czyli jest to zadanie inwestycyjne drogowe, które ma rozwiązać wszystkie problemy, jeżeli chodzi o miasto Mielec i wszystkich tych, którzy korzystają z tych dróg i przejeżdżają tutaj przez nasze miasto.